Pani dyrektor jest fajna, choćby dlatego, że zawsze się uśmiecha, jest taka miła dla nas wszystkich. Inwestuje też w naszą szkołę, żebyśmy mogli się nauczyć czegoś, żebyśmy dobrze wkroczyli w dorosłe życie. Zawsze nas rozumie, nasze problemy, zawsze stara się je rozwiązać. Pani Czarnerna, scena trzecia, ujęcie pierwsze. Akcja! Dziękujemy bardzo za cały już pierwszy długi rok spędzony z nami jako nasza wychowawczyni, które w sumie świetnie wspominamy, wiele sukcesów, dużo wspólnych przeżyć. Dziękujemy też za lekcję niemieckiego, gdzie no, nasza klasa wymaga dosyć dużej ilości cierpliwości. Za miłe przywitanie mnie, Oli, Kingi. Tak, pani za po prostu wspieranie nas. I pani samej życzymy samych sukcesów, czy to biegowych, czy w życiu nauczyciela. Niech pani pamięta, że jesteśmy pani najbiegłyśmi uczniami. Numer jeden. Otóż lubimy panią Błaszczykowską za to, że jest miła, sympatyczna i często lubi z nami porozmawiać na lekcji, odpowiada na nasze pytania i bardzo jest uprzejma dla nas, jak my dla niej. Dziękujemy. To ja chciałem też powiedzieć pani Ani Różańskiej. Ja panią Anią dobrze wspominam, ale też były czasami takie nieprzyjemne momenty. Takim jednym z nich było, gdy w czwartej klasie pani Ania skrzyczała, żebyśmy nie pstykali długopisami, no ale... Ja teraz pstyknąłem tym długopisem i musiałem do końca roku pisać ołówkiem, ale i tak poza tym to panią Anią dobrze wspominam. Przyroda. Kojarzy mi się z panią Cader. Pamiętam, jak jeszcze w podstawówce mnie tego wspaniałego przedmiotu uczyła, a teraz chemia, a jeszcze w trzeciej klasie biologia. Bardzo lubię panią Cader, zawsze mi pomagała. Zawsze mi również pozwalała pisać kartkówki, mimo że były po czasie lub trzeci raz poprawiałam. Więc naprawdę szanuję panią i bardzo lubię. Hola, profesor Bartek. Quiero decirte el nombre de todo el grupo que eres el mejor profesor polaco de español. Nos gusta que no tenemos que hacer exámenes, pero al mismo tiempo nos controlas cada día. Además, pones énfasis en las redes sociales, que es una tarea que nos obliga a mostrar nuestra creatividad. Y además, contigo hablamos mucho, que es muy importante. Gracias para todo. Pani Kopecz! To pani Kopecz, ambitna nauczycielka z ambicjami wielkimi, uczy osobiście mnie rozszerzonej matematyki. I ja już widzę efekty. Co prawda ostatnio była minutówka, na której no nie dałam popisu, ale naprawdę potrafi tłumaczyć kobieta i naprawdę ją uwielbiam z całego serca. Pana Januszewskiego lubimy za jego poczucie humoru, za jego wszystkie żarty, za to, że umie nam urozmaicić lekcje i nie jest ona w formie prostego wykładu, tylko korzystamy na przykład z gier i tego typu właśnie materiałów, oprócz podręcznika, oraz za to, że nas rozumie i nie dokłada nam kolejnych godzin lekcji oraz kolejnych godzin nauki w domu, zadając nam zadanie domowe. No więc lubimy panią Dawid dlatego, że zawsze nam coś dobrze tłumaczy, poświęca nam dużo czasu i jakby jak czegoś nie umiemy, to ona nam to tłumaczy, dopóki tego nie zrozumiemy. No i ogólnie jest bardzo miła i fajna. Bardzo pani dziękujemy za wyrozumiałość, kiedy wszyscy uparcie powtarzamy work albo camp. Dziękujemy też bardzo za cierpliwość na naszych ostatnich lekcjach rozszerzeniowych, kiedy dzieją wiatr nie w tym kierunku albo za mocno, ale ciśnienie bardzo nam nie sprzyja. Tak, i kiedy wtedy możemy śpiewać piosenki albo słuchać country. Tak, desperacko szukamy filmików na YouTubie, które mają nam pomóc w zrozumieniu to, co nie możemy zrozumieć normalnie. Oczywiście przez wiatr. Tak. Ciśnienie zawsze, ciśnienie to jest dobre. Wiatr zmiany. Poznałam tą osobę pod koniec wakacji. Sądzę, że jest to bardzo fajny nauczyciel, który wiele nas może nauczyć, zwłaszcza matematyki. Gdy jest to też również wychowawca naszej klasy i bardzo się cieszę, że mam tą panią ze względu na to, że jest bardzo sympatyczna. Pan Floran jest bardzo sympatycznym i wymagającym nauczycielem. Widać, że nauczanie języka angielskiego sprawia mu wiele przyjemności.
Jedynym mankamentem są częste kartkówki, ale mimo to bardzo go lubię. Hola, señorita Ada! Jako twórca Wybrzeża Gdańsko-Cieszyńskiego oraz teorii, w której mój żoż jest potomkiem Posejdona, jesteśmy zobligowani do złożenia Pani najlepszych życzeń. Życzymy Pani samych asów historii, takich jak my. Doktoratu z historii albo rozpoczęcia AWF-u. Dużo czasu wolnego, aby mogła Pani sprawdzać nasze rozprawki i zadania. Pani Przybyszewska, to jest nauczyciel języka niemieckiego. Wiele od niej można się nauczyć ze względu na to, że bardzo wiele wie o tym kraju. Język niemiecki jest dosyć specyficznym językiem, ale ona wytłumaczy Ci wszystko jak najlepiej. Lubimy Panią Gerol za to, że jest wytrwała, że jest cierpliwa, że dużo nam pomaga i że dobrze uczy polskiego. Lubimy Panią Zielicką za to, że prowadzi takie luźne lekcje, bez spiny. Za to, że pozwala nam słuchać własnej muzyki na lekcjach. I za to, że, a przynajmniej ja za to dziękuję, że dzięki niej załapałem bakcyla do szkicowania. Pani Święci, bardzo miła osoba, która uczyła się w tej wspaniałej szkole, jaką jest ED. Pani Święcik jest bardzo sympatyczną osobą, dużo umie przekazać uczniowi i kocha teatr, co jest bardzo siedzące na sercu, ponieważ teatr jest czymś, co może naprawdę zdziwić człowieka. Widać, że Pani Święcik wie, co wie i lubi robić to, co robi. Lubiłem Panią Wysocką, dlatego że jest bardzo dobrym historykiem. Ciekawie prowadzi lekcje z historii. Jest także wicedyrektorką. Gdy mamy problem, zawsze możemy się do niej zgłosić i nam pomoże. Dziękujemy. Chcemy Pani bardzo podziękować za to, że ma Pani tyle cierpliwości, kiedy wszyscy znudzeni życiem i wszystkim, co się wokół nas dzieje, wpatrujemy się w ten cytat koło tablicy. Tygrysy pytania są mądrzejsze od Pani odpowiedzi i próbujemy go rozszyfrować, zastanawiając się, ile w nim jest sensu. Oraz za wszystkie teorie i spiski antyfeministyczne, które wymyśliliśmy, żeby ich obalić. Dziękujemy! Dziękujemy! Dzień dobry, panie Arielu! Ja chciałem panu powiedzieć, że podobają mi się pana lekcje. Dlaczego? Otóż krok po kroku instruuje nas pan w danej dyscyplinie, czy to w siatkówce, czy w koszykówce, czy choćby w unii hokeju, jak i również czasem treningi siłowe. Do tego jest pan naprawdę bardzo sympatycznym nauczycielem, takim spokojnym. Chcielibyśmy również bardzo podziękować za zaangażowanie i pomoc w realizacji naszego poloneza. Jest pan nieocenionym wsparciem i świetnym choreografem. Dziękujemy pani Weroniko. Chciałam Pani bardzo podziękować za super lekcję i za cierpliwość do mnie, bo wiem, że to może być czasami trudne, bo moja wiedza z głosu nie jest za duża, ale mam nadzieję, że z Panią dotrę do matury i zdam ją bardzo dobrze. Chcielibyśmy również podziękować za Pani wielki potencjał i ogromny wkład w naszą edukację, za to, że zawsze z entuzjazmem i animuszem może nas Pani uczyć i konsekwentnie przygotować pod kątem matury. Bardzo Pani za to dziękujemy. Królowo Zmroli, bardzo dziękujemy za możliwość bycia Zmrolami i dziękujemy również za docenienie naszego potencjału fizycznego oraz wyróżnienie nas w tej dziedzinie za fantastycznie fantastyczną ocenę. Z okazji Dnia Nauczyciela serdecznie dziękuję Pani Simek za te wszystkie zajęcia dodatkowe, że się Pani naprawdę chciała zostawać po tych lekcjach, za cierpliwość dla niektórych uczniów, którym też trzeba było powtarzać jedną rzecz setki razy i naprawdę dziękuję, że Pani się chce robić te wszystkie dodatkowe zajęcia dla chętnych i naprawdę pomagać w rozwijaniu się w tym kierunku. Dziękuję bardzo. A Sylwia! Queremos decirte que eres la mejor maestra del mundo. Nos encanta que nuestras lecciones son interesantes y siempre hay un ambiente muy agradable. Prácticamente no nos aburrimos. Además, eres muy amable y siempre estás sonreída. No solo eres nuestra maestra,
sino también una amiga. Además, hablas polaco cada vez mejor. Wspaniałe wyróżnienie w kategorii najlepsza. Nie wiem, pamiętam tego. O królowo z Mroli jako jedna z. Jeszcze raz. Hola, señorita Ada! Jako twórcy Wybrzeża Gdańsko. Doktoratu z historii albo rozpoczęcia AWF-u. Dziękujemy pani Mędrak. Stop. Miałaś powiedzieć Ola Sylwia. Nie miałam tego powiedzieć. Dzień dobry, panie Arielu. Nagrywasz już? Nie. A ja nie wiem, co chcę powiedzieć. Dobra. Dobra. Mehor. Uff. No raz skończ. Oh,